Jeżeli chcecie kupić tanie i sprawdzone monety przelewem lub za pomocą PaySafeCardu, zapraszam do opisu do fifa.ps.pl. Z kodem, Wojciech Gra, otrzymujecie 5% więcej monet. Juhu! Yo, 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 siemano ludziska, z tej strony Wojciech i wracamy, mam nadzieję, po tej dosyć długiej przerwie trwającej, no nawet nie wiem ile czasu, do, mam nadzieję regularnego wrzucania filmów i zaczniemy oczywiście od nowej serii no bo w jaki inny sposób zacząć coś takiego Nowy, nowe otwarcie dla tego kanału, tak? Natomiast to jeszcze oczywiście nowa seria nie jest, to jest na razie typowe budowanie składu w miarę, no całkiem fajnego składu, nie powiem, że nie, natomiast jest to jeszcze na starym moim koncie. na tym w moim głównym koncie Zrobiłem sobie taki skład, odpaliłem go i potestowałem, żeby zacząć z nim w mojej wstępnej serii, która na dniach najbliższych się pokaże. Także no mam nadzieję, że jutro, pojutrze, tak, bo taki chciałbym, żeby był, e, był czas wrzucania tych filmów, jeden, dwa dni. Także przechodząc do samego budowania składu, no bo to nas interesuje w tym miejscu. E, zaczynamy od Sirigu. Ehm... Kurde, mega fajny bramkarz, naprawdę. Jeden z lepszych chyba w tej FIFA, jakim grałem, jeżeli nie najlepszy. Eee, tak, nie, no, powiedzmy, jeden z najlepszych. E, I chciałem też przetestować na początku rufiera Informa, natomiast on nie ma tego, bo jego trafiłem. Tylko nie ma co, nie ma go gdzie za bardzo, jak wstawić, bo musiałbym jakoś tutaj dziwnie kombinować z tutaj. Też jakbym tutaj wstawił Varana w sumie. No to wtedy to on nie miałby zgrania. Nie, dobra, ja nie chcę się z tym komilać. Dalej Dawid Luiz, no wiadomo, tutaj mógłby być Thiago Silva i tak dalej, ale wolę Luiza, szczerze mówiąc. Eee, szybki, wysoki, dobre główki, tyle. Po prostu strasznie dobre obrońca. Eee, Pepe to samo, troszkę lepsze statystyki, do de defensywne natomiast szybkościowo trochę gorzej i wzrostowo 88, 89, no czyli podobnie. Także taka solidna, solidny środek obrony. Coen, i Aurier, obydwaj dosyć silni, e, Aurier szczególnie, e, dosyć szybcy, tak bez szału, natomiast nie jest też źle. E, bardzo spoko boczna para obrońców, taka akurat, e, jakoś mi podchodzą po prostu. E, tutaj Matuidi, który jest taki najbardziej defensywny z tej trójki. E, generalnie jak gram tru, tak, tą formacją, Do, konkretnie tą formacją 4-3-2-1, to zawsze lubiłem mieć trzech różnych pomocników: jednego defensywnego, typowo, jednego rozgrywającego i jednego troszkę ofensywniejszego. I w tym wypadku Matuidi pełnił tutaj rolę tego defensywnego pomocnika, natomiast jest on, też, jest on też aktywny do przodu, no bo jest takim trochę ramirem, trochę coś tam i tak sobie biega, w to i z powrotem, ogólnie jest fajnie. Eee, także no, propsy dla niego. Przekonałem się trochę do niego, bo nigdy jakoś go nie za specjalnie nie lubiłem. To mu Mutiniu, który spełnia rolę, jak się można łatwo domyślić, rozgrywającego, natomiast robi robotę i w ataku, i w obronie. I w środku pola bardzo ładnie tutaj rozgrywa. Mega fajny zawodnik, naprawdę dobry. Jest tu w prawdziwym życiu też od dobrych paru lat. Naprawdę kozak niezły. Eee, dalej on się nazywa Mario Fer Manuel Fernandez, przepraszam. 4 gwiazdki tri trików, 4 gwiazdki słabszej nogi, widzicie te statystyki w ogóle? 3 staty powyżej 80 i to te ważne, e, dla takiego ofensywniejszego pomocnika. 74 strzelania, co nie jest wcale słabe. 70 obron, 73 fizycznych, także no naprawdę są ładne statystyki. koleś też nie jest jakiś bardzo niski. 75 wzrostu, mega się nim gra, naprawdę. Muszę go kiedyś przetestować, w, e, grając go jako SPO, bo to by naprawdę mogło fajnie wypalić. E, I mega fajny zawodnik. E, tu jest główny. Główny powód tego składu. O, w ogóle w co ja tu wszedłem nie, nie chciałem w samą wchodzić. Um, co ten. Yy, co to i jej. Upgradey wyszły i wiecie, było wcześniej tak, że mieliście korezmę i na niego na prawej stronie i to było trochę chujowe, bo nie mogliście grać obydwu naraz. Teraz możecie. Podnani. Upgrade jest na L LS. Oh, i macie na niego, który ma. No, umówmy się, świetne statystyki, 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, idealne pracowitości, no tutaj e, Quaresma nie jest aż tak idealny, natomiast ja korezmę kocham, bo jest moim ulubionym piłkarzem z dzieciństwa, także no, jest on tutaj absolutnie moim ulubieńcem. E, też 5 gwiazdek sztuczek, to jest fajne właśnie w tym składzie, że ma też trochę sztuczek, e, ma bardzo solidną obronę, zbilansowaną pomoc, tutaj też jest jeden 4 czterogwiazdkowego Szybkiego, wysokiego napastnika z dobrym dribblingiem, który też ma 4 gwiazdki sztuczek i 4 gwiazdki słabszej nogi i ma dobre pracowitości, czyli martinezem. Dwóch skrzyd szybkich skrzydłowych z dobrymi strzałami, możliwe też co do środkowania, jakieś wrzutki itd. i tak dalej. I w tym dwóch pięciogwiazdkowców, także no naprawdę jest to moim zdaniem jeden z moich najlepszych składów w tym roku. Najbardziej zbilansowany i będę nim właśnie próbował grać w tej najbliższej serii, która się jakoś w ciągu najbliższych dwóch dni powinna zacząć, także... Czekajcie z niecierpliwością tak dużą jaką ja czekam, żeby tu w końcu rozkręcać. Ja tymczasem będę sobie grał tym składem na tym koncie jeszcze, yy, próbując trafić jakieś ładne gole do kompilacji. Także jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, jeżeli się cieszycie na mój ogromny powrót. Yy, to mnie naprawdę motywuje. Dziękuję za oglądanie. Na razie, pa!